Witam Was ponownie. W dzisiejszym filmie przełamuję swoje ograniczenia, bariery i daję przy okazji bardzo ciekawy temat, który zaobserwowałem, mianowicie co ktoś sobie pomyśli. Pewnie, ale zapytam, czy Wam się zdarza, że kierujecie się tym, co ktoś sobie o Was pomyśli. Bo ja na przykład kieruję się takimi rzeczami na co dzień i łapię się na tych blokadach, tych takich mentalnych kajdanach, które ograniczają nas z tego, żebyśmy mogli się wyrazić. Co ktoś sobie o nas pomyśli? Dam przykład na swoim przykładzie. Zawsze nagrywam w ubraniu, teraz postanowiłem skorzystać z kąpieli słonecznej. No ale tak, jak nagram bez koszulki, no to co ktoś sobie pomyśli? Za chudy, może za gruby, może za dużo tłuszczu, a może odwrotnie, za dobrze wygląda. Jak on to zrobił? Kolejny przykład. Bo teraz, żeby nie być gołosłownym, czytam sobie książkę, tu koszulka w miarę poskładana. Postanowiłem ją poskładać, bo co ktoś sobie pomyśli, że ta koszulka leży taka, wiecie, rozwalona, czy może bałaganiasz? No nie wiem, no co ktoś może pomyśleć? I przez całe życie odblokowywuję to teraz od jakiegoś czasu, bo to nie było zawsze. Kiedyś się kierowałem tym, co ktoś sobie pomyśli, no bo każdy chce w życiu być ważny, zauważony. Jakby potrzebuje uwagi drugiego człowieka i kieruje się tym, co ktoś sobie pomyśli. Dzisiaj bardzo dużo razy użyłem określenia, co ktoś sobie pomyśli, żeby zwrócić Wam na to Waszą uwagę, że Wy też podejrzewam, może nie na 100%, ale na 99,9%, że kierujecie się w życiu tą zasadą. Co ktoś o Was pomyśli? No, każdy może pomyśleć cokolwiek chce, no bo wiecie, każdy ma swoją głowę, jest odrębnym człowiekiem, teoretycznie odrębnym, praktycznie może jesteśmy w jakiś sposób połączeni, czujemy siebie. Nie wiem, czy tak macie. Dajcie proszę znaka w komentarzu. W każdym razie, z mojego doświadczenia, co ktoś sobie o mnie pomyśli, kierowałem się całe życie tym i teraz odblokowywuję ten schemat, ponieważ uważam, że jeżeli przestaniemy kierować się tym, co ktoś o nas pomyśli, to uwolnimy siebie, wyrazimy siebie, będziemy mogli spełniać siebie w życiu i możemy sobie zawsze pomyśleć, jeżeli ktoś coś o nas pomyśli, to tak odwrotnie, nie? Że nie wiem, za gruby, za chudy, coś tam, to nie spodoba się, to może pomyślcie sobie, że sobie pomyśli dobrze. Bo zazwyczaj pojawiają się te wątpliwości, co ktoś sobie o nas pomyśli, że coś jest nie tak. Ale czemu mamy nie skierować wtedy naszej myśli na to, że pomyśli sobie o nas dobrze? Więc w tym filmie uważam ważny przekaz. Dajcie znaka, czy to czujecie. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie mój kanał, dajcie komentarz, lajka, będę Wam wdzięczny. Czy Wam się w ogóle zdarzają takie sytuacje, co ktoś o Was pomyśli? Użyte mnóstwo razy, ale tylko po to, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, że to tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie wiem, idziecie na imprezę, ja na przykład szedłem na imprezę, ubierałem koszulę, elegancko się, wiecie, wygląd, wszystko, fryzurka i tak dalej. No bo co ktoś sobie pomyśli, jakbym przyszedł w dresie? To pomyślą, że dresiarz i nie będę miał powagi od innych osób, że no nie będę tak atrakcyjny może. To jest tylko taka namiastka drobnych przykładów, które mi teraz przychodzą. A tych przykładów jest miliony. Wchodząc do sklepu, do urzędu, robiąc zakupy, to co robicie w życiu, jedziecie samochodem i sobie myślicie, co ktoś o Was pomyśli i robicie pod to różne rzeczy. Ja przynajmniej tak robiłem, ale dajcie znaka, czy też tak macie. Jeżeli tak, to polecam Wam z własnego doświadczenia cały czas to rozkodowywać, odblokowywać, zdejmować te mentalne kajdany z naszego ciała, bo jeżeli się uwolnicie od tego schematu, to zaczniecie żyć pełnią życia. Będziecie cieszyć się każdą chwilą,
bo już was nie będzie interesować to, co ktoś o was pomyśli. Każdy może sobie pomyśleć, co chce. Wystarczy zrozumieć ten mechanizm. Zrozumieć i poczuć. No, to kochani, jestem wdzięczny sobie, że się przełamałem z tym schematem. Dzisiaj widzicie, no opalam się, jest pięknie, słoneczko, a przy okazji przełamałem schemat, co ktoś o nas pomyśli. I tym jem akcentem życzę wam wspaniałego dnia, cudownej energii, realizujcie się, spełniajcie się w życiu, przestańcie zastanawiać się i myśleć o tym, o czym? Co ktoś o was pomyśli. Tak, dokładnie, użyłem bardzo dużo razy, ale wiem, że ten przekaz, czuję ten przekaz jest odpowiedni, nawet jeżeli to zostało użyte tyle razy. Więc się nie przejmuję tym, co ktoś o mnie pomyśli. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i do następnego filmu. Pa!